Czas na logogramowy quiz. Sprawdź, czy potrafisz rozpoznać prawidłowe logo różnych firm. Jak wygląda logo Netflixa? Na pewno zgadłeś, no bo kto w dzisiejszych czasach nie zna Netflixa? Teraz coś odrobinę trudniejszego. Które logo PayPal jest prawdziwe? To po prawej. Przypuszczalnie codziennie streamujesz muzykę, ale czy pamiętasz, ile linii posiada logo Spotify? Trzy linie. Który obrazek przedstawia właściwe logo stacji Cartoon Network? To po lewej. Amatorzy kawy z pewnością nie będą mieli problemu z rozpoznaniem logo Starbucksa. No jasne, że to ta syrenka. A jak często jadasz pizzę z sieci Domino's? To logo jest prawdziwe. NBC co prawda nie nadaje w Polsce, ale logo tej amerykańskiej sieci telewizyjnej znane jest na całym świecie. Jaskrawe kolory pawia reprezentują różnorodność oferty programowej. No i kolejna amerykańska firma, tym razem największa na świecie sieć restauracji specjalizująca się w lodach. Czy wiesz, że założyciel Baskin-Robbins uczył się swojego fachu podczas II wojny światowej, robiąc lody dla żołnierzy? Jeżeli posiadasz kartę Mastercard, powinieneś dobrze znać to logo. Ja tam trzymam wszystkie pieniądze w skarpecie! Co my tu mamy? Zaraz, niech no tylko wyjmę mojego Rolexa za 100 tysięcy. Jak to? Nie znasz logo Rolexa? A, pewnie korzystasz z Patek Philippe. Niby jedna z najbardziej znanych firm na świecie, ale czy pamiętasz układ kolorów w logo Microsoftu? Już lepiej znam wygląd niebieskiego ekranu śmierci. Coca-Cola to jeden z najpopularniejszych i najchętniej kupowanych napojów gazowanych. Nie będziesz miał zatem żadnego problemu z rozpoznaniem logo tej marki. Oczywiście! W czołówce najczęściej spożywanych napojów jest także Pepsi. Wybierz prawidłowe logo. Tak jest. W sumie nigdy nie rozumiałem różnicy między Coca-Colą a Pepsi. To logo dobrze zna mnóstwo dzieci na całym świecie oraz wielu dorosłych. Chyba każdy widział przynajmniej jeden disneyowski film. Subway to szósta najbardziej rentowna sieć fast foodowa. Na pierwszym miejscu jest rzecz jasna McDonald's. Zobacz, czy potrafisz wskazać symbol tej firmy. Dobra robota! Zaraz, czy logo LG rzeczywiście ma kropkę? No jasne, że ma. Nie dałeś się zmylić, prawda?
To już nieco trudniejsze, bo Sprite nie jest tak popularny jak Cola czy Pepsi. Prawdziwe jest logo po prawej. Jeśli jesteś graczem, powinieneś bez namysłu wskazać logo Nintendo Switch. A jeśli nie, cóż, zawsze masz 50% szans na dobrą odpowiedź. Czy wiesz, że firma Nintendo ma 133 lata? A jak wygląda logo Discord? W przeciwieństwie do Reddita, Discord nie ma antenki. Układ herbu Hogwartu to już wyższy poziom trudności. Jak dobrze znasz książki o młodym czarodzieju? Okej, tego akurat nie wiedziałem, ale nic dziwnego, bo jestem z Hufflepuffa. I kolejne zadanie dla graczy. Wybierz prawdziwe logo PlayStation. Oczywiście, że P jest czerwone, niczym przekrwione oczy po całonocnym maratonie Dark Souls. Najpopularniejszą przeglądarką internetową jest Google Chrome, natomiast Opery nie ma nawet w pierwszej trójce, więc to zadanie jest dość trudne. No tak, Opera jest mało popularna zarówno na komputerze, jak i na scenie. Kolejna amerykańska sieciówka. Dunkin' Donuts to pączki, ciastka oraz kawa, czego chcieć więcej. Ale skąd masz niby znać logo tej firmy? To po lewej. Za to logo Nutelli raczej nie powinno być wyzwaniem. No przecież! Na stacjach benzynowych zamykam oczy ze strachu przed cenami, ale chyba potrafię rozpoznać logo Shella. A ty? To ta wersja muszelki. Ta figura na logo Pizza Hut to nie kapelusz, a dach. Tylko jakiego koloru? Znak firmowy odzwierciedla charakterystyczne kapeluszowe dachy tych pizzerii w USA. A to świetny test na określenie czyjegoś wieku. Ja jeszcze pamiętam charakterystyczny dźwięk przychodzącej wiadomości. No to co, milenialsi, jak wyglądało pierwotne logo ICQ? Lepszym pytaniem byłoby, co to jest ICQ, prawda? Nie przejmuj się, dzisiaj mało kto słyszał o tym komunikatorze internetowym. Mogę się założyć, że korzystasz z niej niemal codziennie, ale jak dobrze znasz logo Wikipedii? Jeśli zgadłeś, to szacun, bo ja zaglądając na Wiki raczej nie patrzę na logo. Jak wyglądało pierwsze logo Igrzysk Olimpijskich? No pewnie, nie ma miejsca na dublowanie kolorów. A jak dobrze znasz logo Skype'a? To było łatwe. Mastercard już była, a co z drugim gigantem na rynku kart płatniczych? Niebieski na górze, a żółty na dole. Microsoft Edge uznawany jest za najlepszą przeglądarkę pod Windowsa, najwyraźniej. Ale jak wygląda jej logo?
przyznam, że nie wiedziałem. Większość graczy na pewno bez wahania wskaże logo Dota 2. Dota 2 przez 4 lata była najpopularniejszą grą na platformie Steam. Kilkanaście lat temu wszystkie małe dziewczynki miały obsesję na punkcie tego uroczego kociaka. Jak wygląda prawdziwe logo Hello Kitty? Jeśli zgadłeś, to gratulacje, bo ja nie wiedziałem. No bo skąd miałbym wiedzieć? Co niby sugerujesz? Cicho, jedziemy dalej. Ach, Pokemony. Kiedyś wszyscy się nimi ekscytowali. Jestem zaskoczony! Pika, pika, że jeszcze pamiętam. Kto się patrzy na logo, jedząc czekoladę Nestle? Czy wiesz, że Nestle jest liderem w produkcji karmy dla psów? A jednocześnie robią czekoladę. No, tutaj to chyba musisz zdać się na szczęście. Nie sądzę, żeby Toys R Us miała filię w Polsce. No to jak wypadłeś ze znajomością znaków firmowych?